A my owszem, a my tak. Myślę, że będziemy skłonni tę ustawę poprzeć. Tutaj garstka poprawek. Pani marszałek, bardzo proszę. Jeszcze raz szczęść Boże służbie więziennej. My się nie gorszymy. Nas to ciekawi, co z tego wyniknie, kiedy na rynek, dość i tak już szeroki rynek bezpieki w Polsce zostanie wpuszczona nowa służba wyposażona w takie interesujące prerogatywy. No i wystawimy także i tej służbie kredyt zaufania, licząc na to, że być może jeśli inne poprzednio do tej pory istniejące firmy trzyliterowe nie mogą się jakoś na to zdecydować, wy wreszcie zaczniecie wyprowadzać i wywozić na Białołękę także z tej sali, także z ław rządowych, tych, którzy tam się znaleźć powinni. No jakoś się trzeba za to zabrać i ten kredyt zaufania wystawiam, nawet gdyby konfederaci mieli po drodze stać się waszymi klientami. Państwo polskie, mam nadzieję, to wszystko przetrwa. Polska wróci w całej swojej sile i majestacie, byleście jej tymczasem nie zamienili w ukropol czy ukropolin. I tu, panie generale, z wielką powagą zwracam się do służby więziennej. Nie igrajcie z losem, także własnym. Myślcie o tym, czy naprawdę chcecie trzaskać nawet generalskimi kopytami przed nie wiadomo kim, przed starszymi, mądrzejszymi, przed nową władzą jakiejś nowej firmy, nowego projektu państwowego, którą w sposób jawny już tutaj się proklamuje, instaluje. Mówi się o potrzebie zniesienia granicy polsko-ukraińskiej, a więc jeśli inni zwariowali, jeśli inne służby trzyliterowe zostały właściwie oślepione, czy też nakłoniono je do przymknięcia oka na to, co się dzieje na polskim terytorium, które stało się, no cóż, po prostu żerowiskiem, koncesjonowanym żerowiskiem dla między innymi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jeśli inni na to oko przymykają, to mam nadzieję, że wy nie. Mam nadzieję, że będziecie polskimi państwowcami, a nie ukropolskimi państwowcami. Na to licząc, przedkładam te poprawki, deklaruję w imieniu mojego koła, że ten projekt, choć niedoskonały, my oceniamy jako zmierzający w dobrym kierunku, to znaczy w stronę normalności i powagi państwa w tych tak istotnych rdzeniowych strukturach bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska.